No właśnie, no. Andrzej Seremonowicz jest razem z nami dzisiaj w porze obiadowej. Reżyser, scenarzysta, pisarz, publicysta, obserwator świata i komentator steli politycznej, tak sobie wymyśliłam. Pasuje wszystko, czy niekoniecznie? No jak się tak za dużo wymienia, to tak jakby się nie znał na niczym. No, Andrzej Seremonowicz po prostu przyszedł. Ale kim najbardziej się teraz czujesz w tym swoim momencie życia, w którym jesteś? Autorem, tak? To znaczy, niezależnie od tego, czy reżyseruję w teatrze, jak ostatnio, czy w kinie, czego dawno nie robiłem, to najczęściej robię to na podstawie własnych tekstów i myślę, że najbardziej czuję się autorem, tak? Czy to są powieści, czy to są sztuki teatralne, czy scenariusze filmowe. To jest mi najbliższe. No tak, no bo słowo autor kryje tak naprawdę mnóstwo rzeczy, którymi zajmujesz się na co dzień. Tak to prawda. Nawet publicystyka jest nawet publicystyka. Autorska. Tak? No właśnie. A jak po premierze? No właśnie. Jak było? Policja noc zatracenia? Policja noc zatracenia. Premiera w Teatrze Polonia u Krystyny Jandy w połowie stycznia. Sztuka bardzo dobrze przyjęta. Ona się składa z dwóch jednoaktówek. Pierwsza tak, to jest Mrożek i Seremonowicz. Sławomira Mrożka, a druga to jest Noc Zatracenia moja. Jakoś w pewien sposób nawiązująca do Policji Mrożka z sztuki z 1958 roku. Dobrze przyjęta sztuka. No, są kłopoty z biletami. Nie tylko dlatego, że teatr nie gra bardzo często ze względu na zajętości aktorów, ale chyba dlatego, że ludzie chcą to oglądać. Bo to jest chyba jedno z niewielu sztuk obecnie, która jakoś odnosi się do naszej rzeczywistości społeczno-politycznej. Ale myślisz, że my mamy taką potrzebę, biorąc pod uwagę, że na co dzień nam towarzyszy to, co się dzieje w tej chwili w kraju, i jeszcze iść do teatru i w jakikolwiek sposób, bardziej prześmiewczy lub mniej, oglądać to, z czym mamy do czynienia na co dzień? Znaczy, skoro teatr czy kasy teatru są oblegane, żeby zobaczyć tę sztukę, to zakładam, że tak, oczywiście ta forma komediowa, która tam towarzyszy temu, tej refleksji, którą chcę opowiedzieć, bo obie te sztuki są takie trochę słodko-gorzkie. Ale jest ta słodycz w postaci komedii, więc na pewno to jest atrakcyjne. Natomiast nie wiem, czy bym się odważył zrobić film stricte polityczny, bo to jest, tutaj publiczność jest dużo bardziej, powiedziałbym, płaska, jeżeli tak mogę powiedzieć, to znaczy szuka raczej tego, co nazywamy z angielska entertainment, tak, szuka rozrywki. Kino jest właściwie już tylko i wyłącznie przestrzenią rozrywki, no, pomijam art house. No ale on ma znikomą, to jest publiczność niszowa. A teatr to jest jednak zupełnie inne medium i zupełnie inna publiczność bywa w tym teatrze. I wydaje mi się, tak sobie pomyślałem, że właściwie czas na powrót czegoś, co jest teatrem quasi-politycznym, tak? No bo on nie odwołuje się tylko i wyłącznie do prostej refleksji politycznej, ma tam jakąś metaforę i próbuje powiedzieć coś więcej na temat naszej sytuacji, nawet poprzez język, który tam jest użyty. Mówię o języku inscenizacji, a nie o języku bohaterów. No to jest jakaś kreacja. Natomiast wydaje mi się, że publiczność teatralna tego chce i potrzebuje. Wydaje mi się, nawet jestem pewien, że taki teatr brechtowski, tak? Znaczy to w ogóle nie jest to, co myśmy zrobili, w ogóle nie jest teatrem brechtowskim, ale idea teatru zaangażowanego ma sens. No ale chyba z założenia jest tak, że ci ludzie, którzy decydują się iść do teatru, tak sobie myślę, to potrzebują czegoś, takiego bodźca, który ich zaangażuje, gdzie nie wyjdą bezmyślni, tak jak mówisz, po jakimś filmie w kinie, który ma wywołać tylko, nie wiem, chwilowe emocje, ale no, coś mi w tej głowie zostaje, bo zobaczyć fajną kreację to jedno, zobaczyć aktorów, których się uwielbia to drugie, czy to, co stworzył mój ulubiony reżyser, ale tu jest miejsce na coś głębiej chyba. Prawda? Znaczy, oczywiście są różne komunikaty. No, bardzo istotnym komunikatem jest to, że to wszystko ma miejsce w Teatrze Polonia Krystyny Jandy. Ten teatr ma jakąś swoją własną publiczność, na którą Janda i ludzie, którzy współpracują z nią, pracowali od kilkunastu lat, czy pracują od kilkunastu lat. I wiadomo, że on się dzieli na takie dwie
część, jedna to jest rozrywka na bardzo wysokim poziomie, a raczej związana z Ochteatrem bardziej, a druga związana ze sceną Teatru Polonia, to jest jakiś głębszy namysł i zdarzają się tam sztuki niezwykle poważne, głębokie, wzruszające, jak Zapiski z wygnania na przykład, monodram Krystyny Jandy opowiadający, właśnie to są wspomnienia młodej, czy już nie młodej kobiety, ale z młodości, kiedy została wygnana razem z rodziną w 68 roku w czasie tego szału antysemickiego, który miał miejsce w Polsce. Wspaniały spektakl, więc tam się odbywają, znaczy tam publiczność wie, że może spotkać sztuki, które zmuszają do myślenia i do refleksji. Więc to też jest jakaś informacja, że jeżeli to jest w Teatrze Polonia, czego się można spodziewać. Czego się można spodziewać? Znaczy Krystyna Janda, oprócz tego, że jest wybitną artystką, ma bardzo określone poglądy polityczne, których nie ukrywa. Ja też mam. No, myślę, że ludzie, jak zestawią sobie te dwa nazwiska, mogą domyślić się, czego mogą się spodziewać. Po spektaklu, który ja wyreżyserowałem, którego jestem w połowie autorem, a który zdecydowała się wystawić w swoim teatrze Krystyna Janda. A jak to jest, bo mamy nie rozmawiać o polityce, więc ten wątek zostawmy jako taki, bez wymieniania nazwisk, ale masz takie poczucie właśnie chociażby po premierze, czy po kilku spektaklach swojej sztuki, że odzew ludzi jest taki, że faktycznie bardzo aktualne jest to, co pokazałeś na scenie i oni bardzo przejmują się tym, co dzieje się w kraju, no bo nie da się ukryć, że 90% społeczeństwa tak naprawdę do końca nie jest tym zainteresowana, albo nie wie, co się dzieje, albo nie chce wiedzieć, co się dzieje. A skoro przychodzą bardzo specyficzni ludzie na twoją sztukę, to czy masz takie poczucie, że oni interesują się faktycznie tym, co wokół nich się dzieje i masz taki feedback z ich strony? To w ogóle jest wymagania, żeby wszyscy interesowali się tym, co się dzieje, są wymaganiami niemożliwymi. 8% populacji Polski czy Rzeczpospolitej w trakcie zaborów, tuż przed rozbiorami, przy trzecim rozbiorze zdawało sobie sprawę z tego, że w ogóle doszło do jakichkolwiek rozbiorów. Reszta w ogóle nie zdawała sobie sprawy. Większość ludzi w ogóle nawet nie wiedziała, co się stało, ponieważ byli tak niezainteresowani. Oczywiście trudno ich za to winić. Analfabetyzm był ogromny. Znaczna część tego, co dzisiaj nazywamy społeczeństwem, no to byli po prostu jacyś quasi niewolnicy, czyli chłopi. Oni nie mieli żadnej świadomości, było im absolutnie obojętne, kto rządzi, bo właściwie rządził ten bezpośredni pan, który on był ich jakby właścicielem, a jakiś kraj to była rzecz odległa. Dzisiaj to się troszkę zmieniło, bo mamy do czynienia z tym, że tak zwany człowiek masowy w ujęciu Ortegi i Gazeta ma prawa wyborcze i może decydować. Mało tego, dzięki takim instrumentom jak internet może się bardzo śmiało komunikować w swoich różnych pragnieniach, które często wynikają też z jego niewiedzy. Niewiedzy, ale ta niewiedza zgrupowana razem daje poczucie ogromnej siły. Więc... Ale z czego według ciebie wynika ta niewiedza? Że to jest taka ignorancja celowa, że nie interesuje mnie, ważne jest moje poletko, czy to jest taki kompletny brak wiedzy wynikający z braku podstaw jakiegoś, nie wiem, kierunku i wychowania, i uczenia się, i tak dalej, i tak dalej. Można to różnie rozumieć. Ludzie o tendencjach lewicowych będą mówić, że to są zaniedbania w edukacji. Zakładając idealistycznie, że gdyby ta edukacja była super, to wszyscy byliby świetnie wyedukowani, rozumieli tyle, co oni. Na pewno rozumieliby więcej, bez wątpienia. Natomiast czy rozumieliby wszystko? Nie. No, wiemy dobrze, że nawet wśród wykształconych ludzi zdarzają się mądrzy i głupi. Po prostu głupota, czyli niemożność. Nie wszystko daje. Głupota to jest nie tylko brak wiedzy, to jest niemożność skonsumowania takiego instrumentu, jakim jest inteligencja. A inteligencja to jest umiejętność przetworzenia starych danych wobec nowej sytuacji, jeszcze w
której się nigdy nie było. Bardzo często ludzie nie są na tyle kreatywni w sposobie myślenia. Wynika to po prostu z charakteru gatunku ludzkiego, że nie potrafią sobie z tym poradzić. Oczywiście edukacja w III Rzeczpospolitej, tu się zgodzę z ludźmi, którzy nazwijmy to, mają ten lewicowy background w perspektywie spojrzenia na to, leżała pod wieloma względami. Tak jak leży w Europie, no cały ten system testowy, który właściwie przyuczał ludzi do bycia konsumentami systemu kapitalistycznego, który nadal przyucza do tego, żeby oni byli jakimiś bioprzystawkami do rynku. Sam koncept edukacji, łącznie z edukacją wyższą, który mówi o studiach wyższych, który właściwie całkowicie zrezygnował z wiedzy ogólnej na rzecz wiedzy użytkowej i wszystkie właściwie uczelnie zostały podporządkowane wymogom rynku, to powoduje, że coś takiego jak intelektualizm jest w zaniku, a skoro jest w zaniku, no to też nie może się replikować i ogólny poziom wiedzy takiej przydatnej do życia, czyli jak obsługiwać Excel, może się poprawia, ale ogólny poziom wiedzy, jak radzić sobie w życiu w sensie intelektualnym, się obniża. I dlaczego jesteśmy tu i teraz, prawda? I co doprowadziło obniża się, do to znaczy tego obniża momentu, się poziom jesteśmy. Warstw wyższych. Tak? Mm-hmm. To jest chyba główny problem. Ale tak sobie myślę, że ten entertainment i taka masowa popularność, nie wiem, spektaklu, filmu, produktu też chyba jest potrzebna i zastanawiam się, czy, bo jak szukałam jakiejś informacji na twój temat, tam cały czas wraca ten wątek, no film, kiedy jakiś film zrobi Andrzej Saramanowicz. Myślisz o tym, żeby coś takiego bardziej, no, nazwijmy to po prostu komercyjnego? Znaczy, to będzie żart, tak, żeby nie było tak, znaczy, ponieważ jest już taka brędza w komedii w Polsce, że już niedługo poczekam, aż zaczną do mnie pisać petycje, żebym wrócił. Znaczy, jak robiłem komedię, no to miałem bardzo złe recenzje i bardzo dużo ludzi mówiło, że w ogóle albo jestem głupi, albo że nie mam poczucia humoru, albo nie mam poczucia smaku i tak dalej, i tak dalej. No to przestałem robić. Okazało się, że jakoś tych dużo lepszych komedii nie powstało w ciągu tych 10 lat. Ja w międzyczasie zająłem się zupełnie różnymi rzeczami, to znaczy po pierwsze swoim własnym prywatnym życiem, które spędziłem w sposób sympatyczny i przyjemny, jakoś się edukując, no żyjąc po prostu sobie, czyli nie poświęcając tyle czasu na pracę przy filmie, a praca przy filmie to znaczy wyjść z domu na rok, co najmniej, prawdę mówiąc, no bo nie liczę tych momentów, kiedy się wraca, żeby spać, ale jest się nieobecnym i duchowo, no też fizycznie bardzo często, więc nie chciałem tego robić. No poza tym napisałem dwie książki, zacząłem reżyserować w teatrze, więc parę rzeczy zrobiłem, ale myślę, że wrócę do filmu. Mm-hmm. Ale to tak dla takiego zdrowia psychicznego potrzebujesz, że robiąc to, co robisz, że jeden film byłby fajny? Ja już się przyzwyczaiłem do tego, że zacznijmy od początku wróćmy do początku naszej rozmowy, kiedy zacząłeś wymieniać te wszystkie rzeczy, tak? Jakbyś rozmawiała z Zygmuntem Miłoszewskim, to byś powiedziała pisarz, tak? Byś rozmawiała z Wojtkiem Smarzowskim, to byś reżyser. A ja jestem, nazwij to, ni pies, ni wydra, tak? Że, znaczy ludzie w ogóle ale nie wiedzą... Ale dobrze się z tym czujesz, bo znaczy, ja posmakowałeś się wielu rzeczy. Ja się z tym czuję dobrze, ale też ponieważ ludzie mają potrzebę szufladkowania, to ja jakby nigdzie nie przynależę. W związku z tym ani nie uważają, że jestem pisarzem, no bo co to, ani że jestem reżyserem, bo co, ani że dramaturgiem, bo przecież Słobodzianek jest dramaturgiem, a ten nie wiadomo, no i tak dalej, i tak dalej. Jestem taki bezpryzjorny, co też powoduje, że mając lat 55, no nie konsumuję tych swoich powcześniejszych sukcesów w ten sposób, że jestem uznanym pisarzem albo reżyserem, albo dramaturgiem, tylko właściwie wszędzie jestem na dorobku, ale... Ale to może gdzieś tam wewnętrznie cię motywuje, żeby jeszcze, znaczy, żeby robić, żeby do przodu, żeby jeszcze motywuje pokazać. Mnie, bo w gruncie rzeczy pomyślałem sobie, że skoro już w tych Olimpach poszczególnych
się nie znajdę, to przynajmniej będę sobie sprawiał przyjemność i będę robił to, na co mam ochotę. No i chyba o to w tym wszystkim chodzi. To jeszcze powiedzmy na koniec, bo kolejne spektakle przed nami. Nie ma ich dużo, tak jak mówiłeś. Dzięki temu są tłumy. Nie żartuję. Są tłumy, bo się podoba. I nazwisko Sara Monowicz przyciąga. No Mrożek przede wszystkim. I Mrożek, tak, oczywiście. No jeszcze, jeszcze myślę, że też aktorzy Teatru Montownia, bo Montownia ma określoną renomę, czyli Rafał Rutkowski, Marcin Perchuć, Maciej Wierzbicki, Adam Krawczuk i Kasia Kwiatkowska. No to są popularni aktorzy, więc... ale przepraszam, bo chciałeś coś zapytać. Że kiedy spektakle jeszcze w lutym? Bo w lutym jeszcze są spektakle. W lutym spektakle 20 i 21. Być może są jeszcze jakieś bilety, proszę sprawdzać. Potem w marcu nie ma spektakli, w kwietniu, pod koniec kwietnia są trzy. No tak, bo jeszcze wcześniej święta nas czekają. I też należy się spieszyć z kupnem biletów. Okej, okay, polecamy. Zapraszamy. Bardzo dziękuję za to spotkanie ja przy wodzie i przy kawie. W takim o, razie. Właśnie, zapomniałem o wodzie, tak szybko nam poszło. To rekwizyt. Dobrze znane ci słowo na planie filmowym. Nie dotykamy. Nas Marcin pobije. Andrzej Saramonowicz, dzięki serdecznie. Dziękuję.